Gościem poranka wnet jest pani minister Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I sportu zapomniałam dodać, przepraszam, bo cały czas uczę się po połączeniu państwa instytucji. A tematem dzisiejszym, który chciałabym z panią minister poruszyć, są warunki pracy artystów i to, co państwo zaproponowali już jakiś czas temu, czyli jak pani powiedziała dla papu, chcemy ucywilizować te opłakane warunki pracy artystów i włączyć ich w system ubezpieczeń społecznych. O co chodzi, pani minister? No, chodzi o to, że sytuacja środowiska artystów, które według naszych badań liczy około 65-7 tysięcy ludzi, to zależy, czy liczyć z absolwentami uczelni artystycznych, którzy jeszcze nie rozpoczęli w pełni działalności, czy bez, jest naprawdę bardzo zła. To znaczy, ona była bardzo zła już przed pandemią, a teraz to już jest w ogóle dramatyczna. To polega na tym, że 30% artystów ma dochody poniżej minimalnej pensji krajowej, a 60% poniżej średniej. Tylko około 7% można uznać za ludzi zamożnych. Do tego zaledwie 14% ma umowy o pracę. Natomiast pozostali pracują na umowach cywilno-prawnych, a trzeba też pojasno powiedzieć, że czasem w ogóle bez żadnych umów, bo to jest, jak profesor Ilczuk to nazywa, może największa specjalistka od tych zagadnień, która też robiła dla nas, prowadziła te badania. W Polsce po transformacji miał powstać rynek sztuki wolny, a powstał rynek sztuki dziki. Z tego zresztą opinia publiczna nie bardzo zdaje sobie sprawę, dlatego że wyrabia sobie opinię o sytuacji artystów na podstawie życia gwiazd, świata celebrytów. Tak, tak. I opisywanych tam na portalach plotkarskich, czy w magazynach ilustrowanych rozmaitych fanaberii, no to jest jakiś procent, tak? No może 1000 osób, ale reszta, no to jest dramat. I teraz to prowadzi między innymi do tego, że według naszych szacunków połowa artystów nie ma w ogóle żadnego ubezpieczenia, ponieważ nie stać ich zwyczajnie na płacenie składek ZUS-owskich, które są dla artystów w takiej samej wysokości jak dla przedsiębiorców, a nawet właściwie de facto wyższej, bo przedsiębiorcy mają starty na ulgi, mają pewne tam dla mikroprzedsiębiorstw, dalej, potem jeszcze ulgi, tego wszystkiego artyści nie mają i zwyczajnie nie mogą tych składek płacić. Tak, no bo mówimy o kosztach mniej więcej 1000 zł miesięcznie na ubezpieczenia społeczne i emerytalne. Tak, albo i trochę więcej, tak. I wobec tego ta ustawa przewiduje powołanie funduszu wsparcia artystów zawodowych, którego operatorem byłaby też nowo powołana instytucja Polska Izba Artystów, instytucja zarządzana w znacznym stopniu przez samo środowisko, przez wybranych przedstawicieli. I z tego funduszu wsparcia artystów zawodowych realizowane byłyby dopłaty do składek ZUS dla tych, którzy nie mają oczywiście żadnego innego tytułu ubezpieczenia, czyli nie są na umowach, bądź nie mają założonej działalności gospodarczej i mają dochody poniżej 80% średniej krajowej. I te składki, zależnie od tego, jak niskie są te dochody, miałyby być uiszczane, czy dopłacane przez fundusz w wysokości od 20 do 80% składki. W rezultacie tego, jeżeli oczywiście ustawa zostanie uchwalona, system uda się powołać i artyści się w niego włączą, bo to jeszcze jest następne pytanie, w jakiej skali on się okaże, ten system dla nich interesujący i efektywny, bo włączenie się jest oczywiście całkowicie dobrowolne. No, powinno to wyprowadzić z tej szarej strefy te 50% środowiska, które obecnie po prostu tych składek
i ubezpieczenia nie ma. Nie jest to zresztą jedyna korzyść tej ustawy, dlatego że dzięki temu, że ona wyodrębnia kategorię zawodową artystów zawodowych właśnie, w ogóle sprawia, że to środowisko zaczyna być dla systemu widoczne. Tak jak mówimy teraz o ubezpieczeniach, ono zaczyna być widoczne i zostaje włączone w powszechny system ubezpieczeń społecznych, z którego teraz jest po prostu wykluczone. Tak różne inne działania potem w ślad za tym mogą być kreowane i adresowane do środowiska artystów od momentu, kiedy w ogóle system administracji zauważy tę kategorię zawodową, bo trzeba powiedzieć, że w tej chwili po prostu nie widzi i tak jest niestety od 30 lat, od czasów transformacji. Pani minister. Przepraszam, jeszcze tylko skończę. Tak dalece, że te liczby, które podałam na początku o liczebności tego środowiska, to są ustalenia z 2018 roku, bo do tego czasu nikt nawet nie policzył, ilu artystów mamy. To jest bardzo szlachetna informacja, bardzo szlachetny projekt, ale jak państwo zakładają, w jaki sposób będzie można zweryfikować, kto jest artystą, a kto nie, bo to jest zawsze też dość problematyczna dyskusja. Tak, mają to robić sami artyści, mówiąc w skrócie, to znaczy ktoś, kto chce się włączyć w ten system, powinien, co podkreślam, jest dobrowolne i w niczym nie rozstrzyga o jego możliwościach wykonywania zawodu, bo to w ogóle nie ma nic z tym wspólnego. Jeżeli nie chce korzystać z tego wsparcia, funkcjonuje tak jak dotychczas i nic się nie zmienia. Natomiast jeżeli chce skorzystać z tego wsparcia, to powinien przedstawić dorobek artystyczny wybrany przez siebie organizacji reprezentatywnej, stowarzyszeniu bądź innej organizacji twórczej, która będzie reprezentatywna, to znaczy, która obsługuje przynajmniej 10% artystów swojej branży, i po uzyskaniu poświadczenia owego dorobku przez te organizacje może Polska Izba Artystów po prostu włącza go w system, wystawi mu tak zwaną kartę artysty zawodowego, która jest trochę pomyślana na wzór karty dużej rodziny, gdzie tam Polska Izba Artystów będzie z różnymi podmiotami mogła zawierać umowy w kwestii rozmaitych pakietów, na przykład zdrowotnych, no to już jest sprawa inicjatywy samego środowiska wtedy, jak to zostanie zagospodarowane. W każdym razie na tej podstawie można się w system włączyć. Jest jeszcze druga ścieżka dla absolwentów niedawnych uczelni artystycznych drugiego stopnia magisterskich studiów. To jest 5 lat po uzyskaniu dyplomu. Oni nie muszą nawet poświadczać swojego dorobku na podstawie dyplomu, po prostu mogą do tego systemu wejść. Co to jest opłata reprograficzna? My na antenie Radia Wnet bodajże 3 tygodnie temu rozmawialiśmy ze Stowarzyszeniem Polskich Filmowców o tej opłacie, ale chciałabym, żebyśmy w poranku wyjaśnili, jak będzie finansowana Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych. No właśnie z tej opłaty reprograficznej, a ściśle biorąc jej części. Opłata reprograficzna to jest, no można powiedzieć inaczej, godziwa rekompensata na rzecz uczciwej kultury, która jest takim instrumentem pomyślanym jako rekompensata dla twórców, których utwory są wykorzystywane czy eksploatowane, odtwarzane, kopiowane w ramach dozwolonego i podkreślam legalnego w Polsce tak zwanego indywidualnego użytku. Czyli jeżeli ktoś z nas ściąga sobie z sieci i słucha muzyki, czy też ogląda film, to nie płaci za to i to jest ten legalny, dozwolony użytek prywatny, ale no, artysta na tym płaci, czy traci, trzeba powiedzieć, dlatego że no, nie uzyskuje ze swojej pracy żadnych
innych dochodów. Wobec tego, z tego powodu wymyślono równoważący mechanizm dawno temu, zresztą już w ramach którego producenci urządzeń elektronicznych, na których odtwarzamy i eksploatujemy te utwory, drobną część swojej marży przekazują na rzecz środowisk artystycznych. I to działa w większości krajów europejskich. U nas zresztą też jest w systemie prawnym ta opłata, tylko tyle, że była przez kilkanaście lat nienowelizowana. W związku z tym na liście urządzeń, od których trzeba ten drobny procent odprowadzać i przekazywać artystom, figurują urządzenia przestarzałe w rodzaju magnetofonów, magnetowidów czy kaset, czy kaset VHS. No to nie ma, nie daje żadnych wpływów. I teraz my chcemy tę opłatę, znaczy te zapisy znowelizować tak, żeby one objęły urządzenia, które faktycznie są w tej chwili po prostu w użytku. I z tych wpływów, te wpływy mają być dzielone. Połowa do cirka, no 51% tak jak dotychczas idzie do organizacji zbiorowego zarządzania prawami, które dzielą te pieniądze pomiędzy uprawnionych twórców, a połowa będzie zasilać Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych, dzięki czemu te pieniądze trafią nie tylko, bo no, trzeba jasno powiedzieć, że najwięcej z opłaty przysługuje najpopularniejszym, a zatem najbogatszym twórcom, więc dzięki temu te pieniądze trafią do tych właśnie najmniej zarabiających, no, żeby zachować pewne poczucie solidarności i sprawiedliwości. W ten sposób środowisko artystyczne, bo to jest ta ustawa, jakby jej zasadnicze zręby opracowało samo środowisko w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, no w ten sposób wykazało się odpowiedzialnością, bo tę solidarną środowiskową pomoc chce opłacić, że tak powiem, z własnych pieniędzy, no bo to są pieniądze, które twórcom przysługują, jak mówię, sprawiedliwie za ich pracę, a nie sięgać do kieszeni podatnika. Co wzbudza zawsze wielkie niepokoje albo wręcz opór. Pani minister, czy tarcze de facto pomogły branży kulturalnej? Czy to był tylko plasterek, który jednak nie zatrzymał tego upadku, który nastąpił przy COVID-zie? Nie, no to na pewno nie był plasterek. To była naprawdę bardzo znacząca pomoc i z całą pewnością no, wyratowała cały szereg instytucji i przedsiębiorstw i też no, po prostu osób w tej opresji. To przyznaje wiele osób ze środowiska. My dostajemy nawet w tej sprawie rozmaite oświadczenia. One bywają dostępne i w domenie publicznej. No instytucje po prostu by zbankrutowały i to nawet te duże, już nie mówiąc o mniejszych przedsiębiorstwach działających w tej branży, masowo by prawdopodobnie pobankrutowały bez tej pomocy, co jednakowoż oczywiście nie zmienia faktu, że w obliczu takiego gigantycznego kryzysu, bo w kulturze kryzys covidowy jest gigantyczny, no bodaj to jest najbardziej dotknięta nim branża, w każdym razie jedna z najbardziej dotkniętych, jako że właściwie od roku nie pracuje. A w świetle tego, co powiedziałam a propos ustawy, że przytłaczająca większość artystów pracuje na umowach cywilnoprawnych, a nie na etatach, to też powoduje, że przytłaczająca ich większość w ogóle nie otrzymuje żadnych pieniędzy z tytułu swojej pracy. Wobec tego ten kryzys jest gigantyczny i oczywiście nawet te ogromne środki, które myśmy skierowali na pomoc tej branży, no nie sprawiają, że nie ma problemu. No to jest oczywiste. Ten problem nie jest tak dramatyczny, jak mógłby być bez tych środków, no ale oczywiście istnieje i oczywiście będzie jego konsekwencje, no jeszcze będą w obszarze kultury długo widoczne. Dlatego między innymi myślę, że i
pozwolę sobie skorzystać z okazji, żeby zaapelować do słuchaczy, że jak wszyscy mamy nadzieję niebawem już obostrzenia lockdownu całkiem zostaną zniesione i wtedy naprawdę należy się włączyć w mir kulturalny rzucić. Tak, w życie kulturalne, nie tylko dla przyjemności, ale również w poczuciu, powiedziałam, obywatelskiej odpowiedzialności za stan polskiej kultury. To, a propos tej odpowiedzialności, ostatnie pytanie. Czy ma jakikolwiek sens otwieranie teatrów pod koniec maja, w chwili, kiedy wiemy, że teatry raczej nie słyną z premier w lipcu, choć rozmawialiśmy, że dzięki temu, że COVID jednak się wydarzył, pierwszy raz chyba w historii od lat pojawia się premiera w Teatrze Syrena w czerwcu, na którą być może uda nam się wybrać. Jesteśmy tak spragnieni teatru i sztuki, że nie wątpię w to, że ruszymy licznie do muzeów i teatrów i kin. Natomiast co będzie z teatrami? Czy teatry w ogóle przetrwają tę sytuację covidową? Nie, no oczywiście, że przetrwają, przynajmniej ja w to ufam. Trzeba pamiętać, że teatry takie instytucjonalne, publiczne żyją jednak w znacznym stopniu z dotacji, czy to ministerialnych, czy samorządowych, czy w przypadku teatrów współprowadzonych oba te podmioty, to znaczy i samorząd, i ministerstwo wspiera dotacjami. Natomiast oczywiście ma pani redaktor rację, że otwieranie teatrów w końcu maja, no jest trochę surrealistycznym przedsięwzięciem. Wszelako musimy sobie zdawać sprawę, no i wszyscy sobie boleśnie zdajemy sprawę, że sytuacja jest ultra ekstraordynaryjna w tym sezonie. To znaczy ten sezon praktycznie w ogóle się nie odbył, albo w bardzo minimalnym zakresie. I wobec tego niezbędne są, znaczy no, są tego też ultra ekstraordynaryjne konsekwencje. Ja bym powiedziała, no to jest tylko możliwość. Jeżeli teatr czy jego dyrekcja uzna, że no całe to przedsięwzięcie sensu nie ma, no to naturalnie nie musi podejmować działalności w końcu sezonu, ale można sobie również wyobrazić, że i po sezonie, zważywszy tę szczególną sytuację, działalność się prowadzi. Przypominam, że jednak już przed pandemią wiele teatrów latem również grało. I to zresztą jest stara praktyka. W XIX wieku istniały wręcz teatry, które grały wyłącznie w przerwie sezonowej, to znaczy tak zwane teatry ogródkowe dla właśnie widzów. No, i ja bym wróciła do tej tradycji, skoro ogródki są dopuszczone. Że to jest przed nami. Zapewne też wiele innych niestandardowych działań. Wszyscy musimy tutaj być elastyczni, no bo sytuacja po prostu jest bezprecedensowa. Bardzo serdecznie dziękuję, choć ta sytuacja bezprecedensowa. Liczę na tak dobre pomysły, jak pojawił się w ministerstwie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Poranka Wnet była wiceminister Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu Wanda Zwinogrodzka. Serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. I ja bardzo dziękuję za uwagę. A teraz dla państwa Często graj i to będzie Farbenlayer.